Witam na kanale AV IT, tym razem w naszym mobilnym studio podczas ProAV Competence Days w Krakowie 2025. A moim gościem jest wasz dobry znajomy, mam nadzieję. Dzień dobry, Łukasz Górasiński, firma Uniguest, szeroko pojęte Digital Signage, IPTV i tym podobne. Z Łukaszem rozmawiałem przy różnych okazjach, w różnych miejscach. Na pewno znajdziecie więcej rozmów na naszym kanale z Łukaszem, ale tym razem spotykamy się tutaj w Krakowie w październiku, żeby tak też podsumować ten rok, wydaje mi się. Bo pierwsze pytanie mam na temat projektów. Jako firma Uniguest, jakimi projektami możecie się pochwalić, o których mógłbyś teraz opowiedzieć? No przede wszystkim hale sportowe, bo to jest nasza kolebka tego rozwiązania Triple Play na pewno. Instaluje się właśnie w danym momencie jeden z najsłynniejszych klubów sportowych na świecie, o którym nie możemy mówić, ale wiele bardzo ciekawych inwestycji się przydarzyło już w Wielkiej Brytanii, Brighton & Hove Football Club, czy też Everton. Bardzo zachęcam na przeszukanie, żeby przeszukać sobie YouTube'a na temat właśnie Brighton & Hove. Tam jest bardzo nowy koncept strefy kibica, nazywa się The Terrace, czyli taki prawdziwy taras, ogromny pub, powiedzmy taki, tylko nie taki starodawny pub angielski, ale ultra nowoczesny, z ekranami lodowymi, z pełną automatyzacją, z wdrożeniami, z menu boardami i tym podobnymi. I w trakcie meczu, czy też po meczu, czy przed meczem oczywiście, kibice mogą spędzić czas w swoim ulubionym miejscu, czyli ze swoją drużyną. No, brzmi to fajnie, trochę jak z filmu. Wiem, że jeszcze była kolejna realizacja, bardzo ciekawa, stadion nad wodą. Tak, właśnie dziś przed chwilą się dowiedziałem, jak Mariusz miał swoją prezentację na górze, że klub Everton w 1995 roku grał z napisem NEC na koszulce niebieskiej, no i właśnie Everton w pięknym otoczeniu właśnie wody ma zrobiony nowy stadion. I to też jest jeden z naszych klientów, który właśnie był wdrożony właśnie w tym roku, bądź też końcówka zeszłego w Liverpoolu. Tak, ale sport to nie tylko stadiony piłkarskie. W przypadku Wielkiej Brytanii to też tenis. Tenis, dokładnie. Kolebka tenisa, czyli Wimbledon. No w tym roku mamy bardzo dużo powodów do dumy, przede wszystkim dzięki naszej idze, której wszyscy kibicujemy. Ja tutaj dodam, ci, którzy nie oglądacie, a mam nadzieję, że jednak tak, Iga Świątek po raz pierwszy wygrała Wimbledon i jest w zasadzie pierwszą Polką, w ogóle pierwszym obywatelem naszego kraju, który wygrał Wimbledon. Dokładnie, właśnie nie nadmieniliśmy, że jesteśmy w 2025 roku. Także pierwsze zwycięstwo dla Polki na Wimbledonie. Naszym wieloletnim kliencie, drużyna naszych inżynierów była tam cały czas na wszystkich rozgrywkach, ponieważ nadzorowaliśmy, testowaliśmy nasze nowe rozwiązania enkoderów niskiej latencji, żeby ten content móc wysyłać z bardzo niskimi opóźnieniami do ekranów Digital Signage, które są rozsiane po całym kompleksie. Tam jest około 1000-kilkuset ekranów na całym kompleksie. Tam jest nie tylko to są takie komunikacyjne monitory, ekrany, ale w zasadzie to, co kiedyś było taką bandą wokół boisk, wokół kortów, to teraz jest jednym wielkim ekranem LED, który to się też zmienia w przerwach, dokładnie, żeby nie dekoncentrować w trakcie meczu. No i oczywiście nie każdy może być na takim meczu, więc wszystkie ekrany wokół, na całym kampusie, powiedzmy, Wimbledona, one też muszą pokazywać, co się dzieje na tych kortach, żeby ludzie, którzy odwiedzają, a nie mają biletu wstępu na sam kort, żeby też mogli skorzystać z tego wszystkiego. Poza tym oczywiście food hall, czyli strefy takie właśnie z jedzeniem i piciem, też muszą mieć obsługę menu boardów. No i ta sama rozrywka, bo jakby same mecze przykuwają największą uwagę, więc to pomaga. Warto tu też powiedzieć, że skala tego jest chyba większa od takiego stadionu sportowego, jeśli chodzi o ten kompleks Wimbledon. Dokładnie sprawdzałem numery wczoraj wieczorem sobie i rzeczywiście takich kompleksów, czy też aren, nie jest wiele, które mają więcej jak 1000 ekranów. Podejrzewam, że około 10, tak z tego co patrzyłem, to rzeczywiście są takie stadiony, które mają około 2000 ekranów, ale Wimbledon jest jednym z większych i też takim historycznym dla nas, ponieważ już dosyć długo są naszym klientem. Nie pamiętam, kiedy powstała wasza firma,
Ale Wimbledon odbywa się już ponad 100 lat. Tak, tak długo nie istniejemy. Digital signage jeszcze wtedy nie było, zdecydowanie. Rozwiązania Triple Play akurat od 2001 roku istnieją jako IPTV stricte. Później w 2007 bodajże doszły rozwiązania Digital Signage. No ale przez ten nasz miszmasz tych marek, które mamy w Unigueście, to rzeczywiście sam Unigueste jest od bodajże 1986 roku, z tym, że nie było to związane na początku z naszym DS-em, ale z hotelarstwem i przewodnikami po prostu po hotelu. No tak, bo działacie nie tylko na obiektach sportowych, szczególnie tutaj w Polsce. Dokładnie, no my bardzo jesteśmy znani przede wszystkim z hotelarstwa, z rozwiązań edukacyjnych. Jeżeli chodzi o hotelarstwo, mamy platformę, którą przejęliśmy w 2022 roku bodajże, słynną Otrum z Norwegii i ona teraz nazywa się Unigest Hub po prostu, czy też Hotel Hub. Jest to platforma, która jest jakby na liście zatwierdzonych rozwiązań u wielu hoteli sieciowych. No i to się bardzo mocno rozwija, oczywiście streaming, casting, bo ludzie chcą przynosić swój własny content do hotelu. Coraz mniej ogląda się telewizji, ale coraz więcej YouTube'a, czy też Netflixa, Disneya i tym podobnych aplikacji. I my musimy się upewnić, żeby to działało na jakimkolwiek rozwiązaniu, jakie klient ma, bo my jako Unigest nie robimy ekranów, tylko robimy po prostu same systemy. No właśnie, i dobrze, że to wywołałeś, ten temat innych sektorów i systemów komunikacyjnych, bo Unigest pomaga też w szkoleniach i edukacji poprzez technologię w związku z tak zwaną ustawą Martyna. Tak, to jest... To jest bardzo ciekawy temat. Jeszcze może nikt o tym nie słyszał u nas w Polsce, natomiast bardzo, można powiedzieć, hot w Wielkiej Brytanii. Mógłbyś kilka słów jeszcze o tym opowiedzieć? Ustawa Martyna zostanie wdrożona już w życie w 2026 roku w Wielkiej Brytanii. Jest to ustawa zapobiegająca niebezpiecznym sytuacjom na dużych obiektach. Powiedzmy, jest to ustawa powiązana z antyterroryzmem. I my jako Unigest, przez to, że jesteśmy obecni na takich dużych obiektach, staramy się pomagać operatorom tych obiektów, żeby mogli być zgodni z daną ustawą. My stricte nie jesteśmy oczywiście systemem ewakuacyjnym, ale przez to, że mamy otwarte API i możemy rozmawiać z takimi systemami, czy też właśnie do ewakuacji, czy alarmowymi i tym podobnymi, my możemy też pomóc tym, że ta wiadomość będzie wyświetlana w jak największej ilości punktów na danym obiekcie. I zapewniamy pełną redundancję, upewniamy się, że ten content będzie wyświetlany jak najdłużej się tylko da, bo przeważnie tak jest, że te serwerownie są ognioodporne i najpóźniej jakby wyłącza się prąd zawsze w serwerowni, więc playery są zawsze zasilane przez POE, więc tu jest bardzo duża szansa, że ten przekaz będzie jak najdłużej mógł istnieć na tej sieci. Na pewno wiąże się to jakby z nowymi obowiązkami, nakłada więcej na organizatorów, ale też z tego powodu, bo ustawa została nazwana ustawą Martyna na cześć Martyna Hetta, który zginął tragicznie w 2017 roku podczas ataku na Manchester Arena. I to był taki incydent, który zdecydował o tym, że w Wielkiej Brytanii postanowiono coś z tym zrobić. No minęło trochę lat, bo no już 8, ale jednak jest to wdrażane dla bezpieczeństwa. Tak, no właśnie czasami tak bywa, że te tragedie przybliżają ludzi, a coraz bardziej nas motywują do działania i żeby takie sytuacje się już więcej nie powtarzały. Także taka ustawa być może też do Unii Europejskiej zawita w niedalekim czasie, bo jakby no, mimo że Wielka Brytania nie jest już w Unii, to jednak nasze myśli i sposoby działania są bardzo bliskie i Brytyjczykom, i Europejczykom. Tym samym do Polski. Moim gościem był Łukasz Górasiński, firma Unigest. Dziękuję. Dziękuję bardzo.